Dzisiejszym moim gościem jest Anna Szostakowska, Business English Coach, trener językowy, założycielka dwóch marek, w tym najnowszej New Prospects, która ma pomagać w nauce angielskiego w biznesie w taki sposób, jakiego jeszcze nie widziałeś. Rozmawiamy o blokadach językowych, o tym, dlaczego perfekcjonizm nie jest wskazany przy nauce języka angielskiego, o systemie edukacji w Polsce, jak również o rozwoju i pracy nad lękiem. Zapraszam. Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Opal w kamerze, a dzisiaj ze mną gość, który przyjechał z bardzo daleka. Ania Szostakowska, cześć. Cześć. Przyjechałaś z... Okolic Szczecin. No właśnie, no więc tutaj mówię, że jak chcesz, to, to, to możesz. Absolutnie, z przygodami, ale dotarłam tutaj wczorajszego wieczora i jestem bardzo zachwycona miastem. Katowice to było miejsce, o którym w życiu bym nie pomyślała, żeby przyjechać tutaj chociażby na weekend. A teraz mam już pewien plan odnośnie... Nad... O, proszę bardzo, no to, za, to zapraszamy. Aniu, ja też mówię, że, że tak z przygodami też twoje życie, bo mm, ty byłaś nauczycielką wcześniej języka angielskiego. Pracowałaś, umówmy się, nazywając rzeczy po imieniu w systemie, o którym będę chciała cię wypytać. Ten system ci nie przypasował, nie spasował, odeszłaś z niego. A później znowu wróciłaś, co jest ciekawe. Niemniej, dzisiaj jesteś założycielką, współtwórczynią dwóch marek. Jedna z nich najnowsza, New Prospect, czyli uczysz języka angielskiego, ale nie w taki normalny, że tak powiem, sposób, tylko bardziej, który jest skupiony na drugiej osobie pod kątem coachingowym, pod kątem dawania przestrzeni i co ważne dla mnie, nieoceniającym, czyli coś totalnie antagonistycznego. Jeżeli patrzymy na system szkolny, gdzie tam mamy wystawione oceny, no więc zacznijmy najpierw od ciebie, bo te twoje nowe zmiany, nowe możliwości powstały dość niedawno, czyli w zeszłym roku. Teraz mamy 2,23, to było 2,22. To skąd w ogóle przede wszystkim pojawił się angielski u ciebie w życiu? Język angielski. Język angielski to moja ogromna miłość jeszcze z moich młodzieńczych lat, kiedy byłam nastolatką i zakochałam się w boysbendach. Chcąc rozumieć teksty piosenek, nie miałam wyboru musiałam zacząć się uczyć angielskiego. Ale okazało się, że tak naprawdę język angielski to było coś, z czym ja chyba się po prostu urodziłam, ponieważ tak naprawdę nie musiałam się go jakoś specjalnie uczyć, a ten angielski i tak był dla mnie językiem, w którym bardzo szybko w ogóle zaczęłam myśleć. E, no, a jak zaczęłam już w nim myśleć, e, trafił tak głęboko w serce, że nie mogłam się już z nim rozstać i tak naprawdę przez całe swoje dorosłe życie e, pracuję właśnie z tym językiem i w tym języku. Czemu nie wyjechałeś za granicę? E, nie ukrywam, że tutaj. E, Taką osobą, która mnie zatrzymała, był mój mąż, ponieważ e, mój mąż raczej jest osobą, która lubi stabilizację. Za to ja w tym związku nadrabiam tym, że jestem i tu, i tam, i będę jeszcze tam, gdzie mnie nie było. <grystanie> Wiesz, zawsze mnie to zastanawiało, bo jak byłam dzieckiem, to pamiętam, że pytałam każdą jedną panią z angielskiego. Dlaczego ona mieszka w Polsce? Skoro tak lubi ten język. Nie, bo to jakoś ja też bardzo lubię angielski. W ogóle rzeczywiście gdzieś tam tu się jak najbardziej uzupełniamy, ale interesowało mnie to. Powiedz mi, to w takim układzie, czemu poszłaś ścieżką nauczycielską? Czyli czemu chciałaś edukować ludzi? Przecież mogłaś równie dobrze pracować jako tłumacz przysięgły albo właśnie pójść do korporacji, z którą miałaś do czynienia też przez tak. pewien czas, ale od początku. Czemu to akurat była szkoła? Od kiedy byłam dzieckiem, pamiętam, że bawiłam się w szkołę i zawsze chciałam po prostu dzielić się swoją wiedzą z innymi. Nie potrafiłam się absolutnie wyzbyć tej potrzeby, stąd naturalny wybór, zostałam nauczycielką, ale również pracowałam z tłumaczeniami, pracuję z tłumaczeniami nadal, tłumaczeniami pisemnymi, sprawia mi to frajdę. Aczkolwiek, kontakt z drugim człowiekiem to jest to, co jest kwintesencją tak naprawdę mojego życia zawodowego. Kocham ludzi, uwielbiam się z nimi spotykać, uwielbiam widzieć, jak, jaką transformację przechodzą pod wpływem pracy ze mną. Dlatego też no, był to po prostu dla mnie naturalny wybór. Dobra. Zapytałam też moich widzów, z czym mają największe wyzwania, jeżeli chodzi o język angielski, to też dzisiaj zawarłam w, w pytaniach. I zacznijmy od takiego pytania. Dlaczego my, Polacy, nie umiemy języka angielskiego? Czemu mamy takie różnego rodzaju przekonania na ten temat, boimy się go używać, dużo rozumiemy, ale nie do końca chcemy coś mówić, a, a angielski jest to chyba w pierwszej czwórce najbardziej, najczęściej używany język w świecie? Tak, język angielski to jest nic innego jak lingua franca, e, współczesnego świata. E, mój e, znajomy w ostatniej naszej rozmowie. Stwierdził, że on nie znając angielskiego czuje się jak Rzymianin, nie umiejący mówić po łacinie. I rzeczywiście, coś w tym jest. Ale nawiązując bezpośrednio do Twojego pytania, dlaczego my Polacy boimy się mówić w językach obcych, w języku angielskim? Myślę, że jest to zakodowane gdzieś w takiej naszej tkance, naszej polskości, gdzie my generalnie mamy taki syndrom poczucia niższości. Wobec innych krajów, a jednocześnie bardzo głośno lubimy krzyczeć o wyjątkowości tego, co reprezentujemy my jako Polacy. Jest to być może niewygodna opinia, ale nie boję się konfrontować właśnie z takimi stwierdzeniami, ponieważ one są prawdziwe. Jeżeli coś jest niewygodne, to znaczy, że tutaj właśnie tkwi sedno problemu. A zatem reasumując, tak naprawdę boimy się mówić w języku angielskim, dlatego że boimy się, że ośmieszymy się. Że y, powiemy coś, czego w ogóle nie mieliśmy y, na myśli, a tak naprawdę nie w tym tkwi problem, ponieważ zapominamy o tym, że jest jeszcze język ciała, że możemy poprosić o powtórzenie czegoś, czego nie zrozumieliśmy, to samo może zrobić nasz rozmówca, no ale chcemy być też perfekcjonistami, tak. a perfekcjonizm jest to rzecz, która najbardziej zabija w ludziach pasję. To prawda, wiesz co, ja tak też pod włos widziałam że my Polacy nie umiemy, oczywiście jest mnóstwo osób, które posługują się biegle w języku angielskim, zwłaszcza to obserwuję w osobach, które pracują w korporacjach, bo jeżeli jest korporacja międzynarodowa, tak jak moi znajomi, no to wiadomo, że oni fajnie władają językiem angielskim, ale jednak patrzymy na tą grupę osób i też do niej tutaj dzisiaj kierujemy ten komunikat, która obawia się właśnie oceny innych, obawia się pracy w grupie, bo popatrz, nie wiem, jakie masz ty podejście, ale czy w ogóle my, tutaj Polacy, znowu, lubimy pracować w grupie, gdzie widzimy, że ktoś jest od nas lepszy, ktoś jest gorszy, czy jednak wolimy takie one-to-one -one, yy, korpetycje? Wydaje mi się, że Polacy to indywidualiści, to yy, ludzie, którzy boją się pracy w grupie. Ponieważ pamiętamy, czym się skończyły kolektywne działania. Tak naprawdę, piętno komunizmu odcisnęło tutaj widoczny ślad nawet w tym aspekcie naszego życia społecznego tego, że boimy się grup. Tak naprawdę mam wrażenie, że dopiero na nowo odkrywamy potencjał, jaki tkwi w spotykaniu się z ludźmi właśnie w grupie, ale jeżeli chodzi o język angielski. To tak naprawdę znowu, bojąc się ośmieszenia, bojąc się bycia ocenianym, wolimy stworzyć sobie bezpieczną atmosferę, gdzie działamy face to face i tak naprawdę nic poza cztery ściany e, pokoju, w którym odbywa się lekcja, nie wycieknie. I myślę, że tutaj jest bardzo duża przestrzeń do działania dla nas, dla lektorów, trenerów, coachów języka obcego, aby uświadamiać ludzi, że właśnie w grupie jest siła. Ponieważ możemy uczyć się od siebie wzajemnie, a to jest doświadczenie, którego nie da się absolutnie wycenić, i jest ono doświadczeniem po prostu niepowtarzalnym. Wróćmy do szkoły jeszcze, no bo widzisz progres swoich uczniów. No nie mówmy, że wszyscy są słabi. To dlaczego pomimo tego odeszłaś ze szkoły, że, że widziałaś te postępy? Dlaczego nie chciałaś dalej kontynuować pracy z dziećmi, które de facto najszybciej chyba też łapią, nie? Ten język. Nie ukrywam, że e, głównym aspektem e, były aspekty polityczne, które weszły bardzo głęboko do polskiej szkoły. E, nie chciałam stać się tylko i wyłącznie pionkiem, który będzie musiał wykonywać polecenia, e, na które nie ma ochoty ani dyrektor szkoły, ani grony pedagogiczne. E, nie chciałam więcej się bać. W moim życiu było dość lęku e, i nie chciałam. Traumatyzować się po raz kolejny poprzez lęk, który płynął pod wpływem nowych przepisów prawnych, ogólnego, ogólnej atmosfery, która zaczęła panować w kraju i wkradła się do szkoły. Oczywiście odejście nie było łatwe, ponieważ widziałam wielu wspaniałych młodych ludzi, których mogłam wesprzeć, ale niestety dłużej nie mogłam też już pracować wbrew sobie. A pomagać innym mogę na wiele sposobów i niekoniecznie musi się to dziać w systemie edukacji sformalizowanym, finansowanym ze środków publicznych. To w takim układzie, dlaczego mamy taki system, a nie inny? Dlaczego dzieci w szkołach uczone są zwrotów, które są w dużej mierze nieprzydatne? Bo załóżmy sytuację, że jadą na wakacje. I te dzieci nie potrafią, wiesz, czasami na lotnisku zapytać o jakieś rzeczy albo w sklepie, albo w restauracji, po prostu jesteśmy do tego nieprzygotowywani, a musimy iść na korepetycje prywatne, żeby tą wiedzę posiąść, bądź teraz w dobie internetu jest to łatwiej dostępne, ale w szkole, gdzie, gdzie de facto wszyscy z tego korzystamy, mamy najwięcej czasu, tego nie dostajemy. A czym kończy się e, etap edukacji podstawowej? Egzaminem. Co sprawdza egzamin? Znajomość poprawnego używania języka angielskiego nie w mówieniu, w pisaniu. W obecnych czasach tak naprawdę mało piszemy, mamy narzędzia, które sprawdzają nam pisownie. Powinniśmy nauczyć się mówić, powinniśmy nauczyć się komunikować. Jak komunikować się w grupie 25 osób i to jeszcze w języku obcym, którego się boimy? W którym nie potrafimy myśleć, nie mamy tak naprawdę przestrzeni na to, żeby popełnić błąd i dostać natychmiastowy feedback. Jeden nauczyciel nie jest w stanie dokonać cudów, a cudów się od niego oczekuje. Kolejnym problemem w polskiej szkole jest problem dotyczący niedofinansowania edukacji. I tak naprawdę nie dziwię się nauczycielom, że w momencie, kiedy słyszą, że mają pracować wyłącznie za dziękuję i za poczucie misji, wykonują tak naprawdę polecenia w sposób bierny. I być może jest to kontrowersyjny pogląd dla niektórych, którzy są wychowani w poczuciu wypełniania misji. Ale misją ci ludzie nie zapłacą swoich rachunków. I tutaj absolutnie rozumiem podejście niektórych nauczycieli, którzy po prostu robią tylko i wyłącznie to, co każe im system, i nie wychodzą poza pewne ramy, ponieważ po prostu oni nie mają siły na to, żeby walczyć z wiatrakami. Bo mhm. praca w szkole to czasami właśnie tego typu walka. To jest bardzo trudny zawód, bardzo niedoceniany i, i mnóstwo hejtu też jest na, na nauczycieli. Oczywiście. Y, moja mama jest nauczycielem z tego miejsca od razu też, więc tutaj. Znasz to od Znam od podszewki, tak, tak. Y, natomiast miałaś ten etap, gdzie postanowiłaś odejść ze, ze szkoły w 2018 tak. roku i poszłaś do korporacji. To co w tej korporacji robiłaś? W korporacji pracowałam jako specjalista do spraw administracyjnych. Zajmowałam się obsługą naszych klientów wewnętrznych, jak i zewnętrznych, zajmowałam się organizacją ich podróży służbowych, zajmowałam się przyjmowaniem naszych gości z innych oddziałów korporacji, jak również klientów, którzy przyjeżdżali na prezentacje. Wspaniała praca w języku angielskim. No ale właśnie, miałam nad sobą. Szefa, szef miało nad sobą innego szefa i muszę powiedzieć, że w tej przestrzeni było mi po prostu ciasno. Czyli to jednak to nie, nie zakres obowiązku był nie taki, tylko bardziej sam fakt, że musiałaś przed kimś odpowiadać, kto jeszcze nad tobą. Odpowiadał za, za kolejną osobę, znaczy przed kolejną osobą odpowiadał. Tak, myślę, że to już był ten etap dojrzewania do myśli, że tak, chcę być sobie sama sterem, żeglarzem, okrętem, ponieważ to ja najlepiej wiem, czego potrzebuję, w jaki sposób mogę zrealizować swoje cele, co mi przeszkadza w realizowaniu tych postanowień. Oczywiście w ramach korporacji dużo słyszy się o wyścigu szczurów i różnych tego typu zachowań. Ja trafiłam akurat do korporacji o naprawdę bardzo przyjaznej kulturze pracowniczej i żadnych z tych rzeczy nie doświadczyłam. No ale jeżeli człowiek czuje, że jednak to nie jest jego miejsce, nie powinien tam dłużej zostać. Wiedziałam to. Już po doświadczeniu w szkole, gdzie myślę, że zostałam o kilka lat za długo, więc postanowiłam dać sobie jeszcze jedną szansę i jednak wrócić do szkoły odrobinę na innych warunkach, bardziej dostosowanych do moich potrzeb. Ale szłam już tam z tą myślą, że idę tam zbierać siły, żeby w końcu ruszyć po swoje. Mhm, ale mówisz na innych warunkach, to znaczy, że jaka to była szkoła? To była moja wymarzona szkoła, w której zawsze chciałam pracować. Renomowane liceum z rewelacyjną młodzieżą, wspaniałym gronem pedagogicznym, gdzie tak naprawdę miałam bardzo dużą wolność, jeżeli chodzi o swoje działania edukacyjne. I naprawdę mogłam się tam spełnić jako nauczyciel, jako pedagog. Młodzież była bardzo otwarta. Oczywiście z wieloma problemami, ale takimi problemami, które mi były bliskie. Natomiast pozostał jeszcze ten element związany z polityką, która już wtedy po raz kolejny zaczęła wchodzić drzwiami i oknami do szkoły. No i myślę, że decyzja była tylko i wyłącznie jedyna i słuszna, czyli odejść, ale już teraz zamykając drzwi. I chyba wyrzucając też klucz do nich. Mm -hmm. To czemu w takim układzie z tej pierwszej szkoły poszłaś do korporacji, a nie na przykład wybrałaś ścieżkę indywidualnego nauczania? Czyli dawania tylko i wyłącznie korepetycji? czy świetnie zarabiają korepetytorki. Nie byłam jeszcze wtedy na to gotowa. Myślę, że miałam jeszcze bardzo dużo pracy do zrobienia nad sobą, nad swoim mindsetem. I myślę, że była wtedy przede mną najważniejsza walka mojego życia, walka z lękiem. To jaki był ten mindset, oprócz tego, że jest, mówisz dużo o lęku, to, to co miałaś wtedy w głowie? Wtedy miałam w głowie, a co jeśli mi się nie uda, a co jeśli nie będę miała klientów, a co stanie się, jeżeli któregoś dnia okaże się, że nie będę w stanie zapłacić wszystkiego? Podatków, rachunków. Jednym słowem, wyszłam ze szkoły, chyba jednak z mentalnością, podobną do mentalności niewolnika, a jeżeli tkwiło się w takim systemie 15 lat, to nie mógł się ten mindset zmienić w przeciągu jednego miesiąca. Mhm. A jak ten mindset się zmieniał, jak poszedł do korporacji? Czyli jak tam poznałaś trochę innych ludzi, już pracowałaś z dorosłymi, a nie z dziećmi. Tak, zauważyłam wtedy, że to, co wielokrotnie słyszałam od swoich znajomych, Anka, inwestuj w pracę z dorosłymi. E, masz tak szeroką wiedzę na tak różnorodne tematy, że każdy będzie chciał z Tobą rozmawiać. Przecież e, jesteś typowym zwierzęciem politycznym, które potrafi rozmawiać o gospodarce, o przemyśle, e, o giełdzie, o finansach, a Ty uczysz dzieci kupowania biletu albo odpowiadania, jak się mówi, na zdrowie. No, ale nie byłam jeszcze gotowa na to, żeby w to uwierzyć, ale w korporacji zauważyłam, że potrafię zorganizować w przeciągu paru minut podróż na drugi kontynent. Potrafię przyjąć gości, którzy przyjechali z Afryki, żeby kupić maszynę za kilka milionów. Potrafię zorganizować event dla całej fabryki, ponad 700 pracowników. Jeszcze wcześniej pracowałam w firmie, w której wygrałam przetarg dla Ministerstwa Obrony Narodowej na prawie 2 miliony złotych. A nadal nie wierzyłam w siebie, więc po prostu to nie był jeszcze mój moment. I teraz z wdzięcznością tak naprawdę podchodzę właśnie do tego doświadczenia, ponieważ teraz wiem, że mogę głośno powiedzieć: tak, tego wszystkiego dokonałam ja. Mhm. Osoba, która spędziła 15 lat w edukacji, w publicznym systemie, gdzie ciągle słyszała: nie da się. Po co? A ja w końcu od, e, tak naprawdę odkryłam swoje dlaczego, dlaczego chcę zostać freelancerką, dlaczego chcę pracować na swoim i dlaczego chcę ludziom pokazywać, że najważniejsze jest mindset i tak naprawdę w języku angielskim i w uczeniu się języka angielskiego ważne jest właśnie twoje nastawienie. A ja nie muszę być osobą, która będzie stawiała oceny do dziennika. A mogę po prostu potowarzyszyć ci, potrzymać cię za rękę wtedy, kiedy potrzebujesz tego wsparcia, bo masz gorszy czas. I to jest chyba najpiękniejsze, że w końcu dotarłam do drugiego człowieka nie przez system, a po prostu przez serce. Mm -hmm. A nie czułaś, jeszcze dopytam o tą ścieżkę dalej, o, o oś czasu, nie czułaś pewnego rodzaju regresu, jak wróciłaś do szkoły po raz drugi. Wiesz, tu z, do, z dorosłymi, tutaj takie ważne kontrakty, fajne osiągnięcia, a tu nagle wracasz nawet do świetnej szkoły, ale dalej do tego systemu, dalej do tych dzieci, które mają no, troszeczkę inne podejście, mają inny mindset niż dorośli. Nie, dlatego, że naprawdę moi uczniowie to byli wspaniali ludzie, którzy projektowali bardzo świadomie swoją przyszłość i ja mogłam również wspomóc ich swoim doświadczeniem i tak naprawdę swoim przykładem. Oczywiście wielu z nich było zdziwionych tym, że byłam w szkole po doświadczeniu korporacyjnym. Młodzi ludzie doskonale wiedzą, w jakich warunkach pracują nauczyciele i za ile, mhm. ale myślę, że te dwa lata widzenia i obserwowania wdzięczności, jaką mieli dla mojej pracy, to było doświadczenie niezwykle wzmacniające, pomimo wszystkich niedogodności. To w takim układzie, kiedy przyszła ta myśl, że ty jednak możesz zarobić na te rachunki, na te podatki, na te ZUSy, i możesz mieć jakiś pierwszych klientów, że wzrosła w tobie pewność siebie. Odbyło się to pod wpływem pracy nad sobą, głębokiej pracy nad sobą. Postanowiłam pójść po profesjonalną poradę wspaniałej pani terapeutki, która pozwoliła mi po prostu odkryć swój potencjał. O którym wiedziałam, o w który nie chciałam wierzyć. W międzyczasie również odkryłam siłę coachingu. I tak naprawdę coaching pokazał mi, że cele, które chcę osiągnąć, zależą tylko i wyłącznie ode mnie. Natomiast to, na co nie mam wpływu, po prostu muszę zacząć puszczać, a nie bać się o to, co będzie. Nie ma sensu projektowanie lęków, strachów, chociaż one są ciągle ze mną i. W obecnej rzeczywistości w Polsce przedsiębiorca wcale nie może spać spokojnie, ale teraz wiem, że warto. Warto było i wiem, że jeszcze wiele przede mną, dlatego właśnie, że jestem już świadoma tego, czego się boję, dlaczego się boję i akceptuję to, że się boję. Marka Underground i marka New Prospects. To są marki, które powiedzmy tak szeroko uczą języka angielskiego. Tylko czym one się różnią? Dlaczego akurat musiałaś stworzyć odrębną markę, żeby uczyć w inny sposób angielskiego? W marce Underground głównym klientem były dzieci i młodzież szkolna. A zatem tak naprawdę musiałam troszeczkę wejść w systemowe buty po to, żeby pomóc dzieciom zdać z sukcesem egzaminy. Ale w międzyczasie czułam, że chcę pracować z dorosłymi, a z dorosłymi nie da się pracować takimi metodami, jeżeli chcemy ich do, przekonać do używania języka. Dlatego też powstał pomysł na markę New Prospects, ponieważ w tej marce kreuje zupełnie nowe horyzonty, jeżeli chodzi o język angielski. I co najpiękniejsze, dodaje ludziom skrzydeł. Co obserwuję niejednokrotnie po swoich sesjach językowych, gdzie po pierwszym, drugim, trzecim spotkaniu moje klientki, bo są to głównie kobiety, które mówią, że absolutnie nie potrafią mówić w języku angielskim, przez 50 minut praktycznie nie dają mi dojść do słowa. Tak szerokie tematy jesteśmy w stanie poruszyć, tak niesamowicie dogłębnie jesteśmy w stanie je przeorać. A one mówią, że one nie potrafią mówić po angielsku. I potem, gdy sobie to uświadamiają, to tak naprawdę widzę wychodzącą z mojej sali kobietę, która jest już zupełnie inną osobą niż ta, która weszła te 50 minut wcześniej. Tylko to są osoby, które już cokolwiek potrafiły mówić w języku angielskim, że takie osoby, które totalnie nigdy w życiu nie, nie rozmawiały, tak, po angielsku? to są osoby, które przychodzą z bardzo um, mocną, ugruntowaną blokadą językową. Ich znajomość języka angielskiego jest większa w stopniu biernym, niższczynnym. Potrzebują po prostu się rozgadać, potrzebują stworzenia bezpiecznej atmosfery, pozbawionej oceniania. Pozbawionej przede wszystkim takiego nastawienia bardzo szkolnego. Okazuje się, że moje klientki to kobiety, które są bardzo często typowym wytworem polskiego systemu edukacji niewierzące w swoje siły, nieumiejące zaprezentować swoich możliwości ale co ciekawe w języku angielskim. Bo to są kobiety naprawdę wykształcone, niejednokrotnie zajmujące y, bardzo dobre stanowiska w swoich firmach, y, bardzo zainteresowane tym, co dzieje się wokół, y, podróżujące, ale bojące się mówić w języku angielskim. I to jest y, rzecz, która mnie najbardziej zaintrygowała. Jak tak wspaniale wykształcona osoba może. W pewnym momencie wejść w buty dziecka. Dziecka, które boi się, że za chwilę pani powie siadaj jeden. Mhm. To dotyczy. Jakiego przedziału wiekowego? Bo zobacz, że nastolatki teraz głównie uczą się poprzez gry komputerowe, poprzez internet. I, i patrząc na, chociażby na mojego brata, gdzie tam jest 8 na drużnicy, ja już widzę, jak. Oboje mieliśmy korepetycję, tak? Nawet we tej samej osoby, więc widzę, jak on jest dużo dalej ode mnie z języka angielskiego przez to właśnie, że on już miał to dzieciństwo w Minecraftcie i tak dalej, nie? Więc czy do ciebie zgłaszają się osoby, które właśnie są w takim przedziale, nie mającym dostępu do internetu, mówię o tym, o tym dzieciństwie, czy osoby, które powiedzmy są w każdym wieku? Średnio są to osoby Gdzieś pomiędzy 30 i 50 lat. Czyli to są osoby, tak naprawdę, które już e, z językiem angielskim zetknęły się w trakcie swojej edukacji. E, ale co ciekawe, tutaj wspomniałaś, mój brat. No właśnie, mężczyźni tego problemu nie mają, tak? Mężczyźni po prostu mówią. Nieważne, gramatycznie, niegramatycznie, e, ale oni mają odwagę, żeby stanąć i po prostu mówić. A kobiety wychowane do perfekcjonizmu, które muszą być wiecznymi ogarniaczkami życia zawodowego, rodzinnego. Organizatorki tak naprawdę każdej sfery życia, one muszą zrobić wszystko na 150%, a mężczyzna zadowoli się jej 50%. I tutaj dotykamy właśnie tego sedna skąd biorą się problemy komunikacyjne kobiet. Tą krzywdę wyrządziło im społeczeństwo, kultura, w której zostały wychowane. Nikt nie chciał tego zrobić im specjalnie. To jest ważne. I tak naprawdę nie bardzo jest kogo o to oskarżyć. I to nawet nie ma najmniejszego sensu. Po prostu ja za swoją misję w New Prospect stawiał sobie powiedzenie głośno: nie krzywdź, nie krzywdź kobiety, dlatego że jest kobietą. Dlaczego kobieta ma być perfekcjonistką, a mężczyzna, jak zrobi wszystko po łebkach, to i tak dostanie oklaski. I te kobiety, które do mnie przychodzą, właśnie to ode mnie otrzymują. Tę ten, ten wiadomość zwrotną, że zrobiłaś świetną robotę na tyle, ile potrafiłaś. Pamiętaj, popracuj jeszcze nad tym, nad tamtym, ale to, co zrobiłaś dzisiaj, to było najlepsze. Co na ten moment mogłaś dla siebie zrobić? I ja ci za to bardzo dziękuję. Mhm. Czym się różnią te twoje techniki? Bo ty jesteś yy, coachem, tak? Tutaj, tutaj mówimy o coachingu, a nie o powiedzmy tylko i wyłącznie yy, lektorstwie języka angielskiego. Czym się różni? Oprócz tego, co, co mówisz, że dajesz przestrzeń, to tak, tak wiesz pod kątem narzędzi. Czym to się różni od siebie ta nauka? W coachingu językowym yy, naszym głównym narzędziem jest konwersacja. A zatem rozmawiamy na tematy, które interesują klienta, bo to klient określa, jaki ma mieć cel językowy. W tradycyjnej metodyce przychodzimy na zajęcia i tak naprawdę nauczyciel mówi nam, co będziemy dzisiaj robić na zajęciach. Natomiast ja, przygotowując się do cyklu sesji ze swoimi klientkami, ustalam cele które są celami wypływającymi z ich potrzeb. Ja natomiast proponuję tylko i wyłącznie materiały, które pozwolą nam osiągnąć ten cel. Poza tym dla mnie jako dla coacha bardzo ważne jest to, żeby dawać jasny feedback, żeby odzwierciedlać to, co dzieje się w trakcie sesji językowej, aby wspierać, ale absolutnie nie proponować złotych rad, bo to jest jedna z tych kolein, w które wpadają nauczyciele języka obcego. Zresztą będę o tym mówiła w lipcu już na dziewiątym zlocie anglistów, że jest kilka takich bardzo kluczowych miejsc w trakcie prowadzenia kursu językowego, gdzie tak naprawdę ciągniemy tych naszych kursantów w nasze własne kolejny. Kończymy za nich zdania, Dopowiadamy im słowa, a tak naprawdę to, czego jesteśmy uczeni w trakcie studiów filologicznych, to jesteśmy uczeni na przykład metodyki English only, gdzie tak naprawdę dzięki coachingowi językowemu odkryłam, jak ogromnie wskazywanie podobieństw między polskim i angielskim w stanie otworzyć naszego kursanta właśnie na język obcy, a o tym w trakcie. W studiów filologicznych się nie mówi, wręcz się odradza, żeby stosować takie techniki. A ja postanowiłam to wywrócić i okazuje się, że to działa jak żadna inna metoda. To w takim układzie, w jaki sposób uczysz nowych słów? Tworzymy definicję. Staram się namówić swoich kursantów do tego, żeby głośno powtarzali słowa i poprzez dźwięko naśladownictwo tworzyli skojarzenia ze znanymi polskimi słowami. Mhm. Również tworzymy, oczywiście używam standardowe techniki takie jak na przykład mapy myśli, tak? Które pozwalają nam skategoryzować pewne zakresy tematyczne słownictwa. Ale najważniejsze jest to, że daje swojemu kursantowi przestrzeń na ciszę. Ciszę której z głębin swojego umysłu wydobywa te znaczenia, które tak naprawdę zna, z którymi już przyszedł ten kursant na sesję, ale jeszcze sobie ich nie uświadamiał. I to jest właśnie ten sposób tworzenia nowych ścieżek neuronalnych, które w pewnym momencie, w wyniku wielokrotnego powtarzania, utrwalają się i tworzą nowy nawyk językowy. To mm, jakie zakamarki skrywa przed nami nasz mózg, umysł? W nauce języka angielskiego, bo tu już mówisz o połączeniach neuronalnych, więc myślę, że y, też zagłębiłaś się już w tą, powiedzmy, anatomię, bio, biologię naszą. Najważniejszą rzeczą, którą należy sobie uświadomić, to to, że języki, y, nie wiem, francuski, angielski, hiszpański, polski, mają bardzo wiele wspólnego z łaciną. Zatem wiele słów, które obecnie używamy, e, rozmawiając na tematy, które są gorące tak naprawdę w każdym kraju, są słowami międzynarodowymi. I nasz mózg nie musi się ich uczyć. A rzeczy, których musimy się nauczyć, ponieważ są różne, uczymy się tak jak dziecko poprzez popełnianie błędów. E, Takim kluczem mojej metody jest stworzenie bezpiecznej przestrzeni do popełniania błędów, ponieważ uważam, że lepiej uczymy się na własnych błędach, dlatego też pozwalam swoim kursantom na to, aby przed poznaniem prawdziwej odpowiedzi popełnili jakiś błąd nawet wielokrotnie, ale właśnie w wyniku tych doświadczeń. Dochodzimy do takiego momentu, w którym pojawia się na przykład prawidłowe słowo czy prawidłowa struktura i wtedy ona już działa po prostu naturalnie. W taki sam sposób, jak działają mechanizmy uczenia się języka przez dziecko. No a jak radzisz sobie właśnie z tymi kolejnami, o których powiedziałaś, że no wiesz, no, słyszysz, że ktoś coś mówi i brakuje mu tego języka w gębie mówiąc kolokwialnie, i gdybyś tylko powiedziała, wiesz, to słówko, to już ta osoba, osoba by mogła pójść dalej, pięknie konstruować zdania. Jak z tym sobie radzisz? Masz coś takiego w sobie? Oczywiście, yy, powiedzmy sobie szczerze. Tego, czego nauczyłam się w trakcie pracy nad sobą, to traktowanie yy, wszelkich zjawisk w kategoriach szarości, a nie tylko czarno-białych. Są takie punkty, w których rzeczywiście. Widzę, że dalej to nie jest w stanie pójść i muszę wkroczyć z pomocą. Ale tam, gdzie ewidentnie widzę, że jesteśmy już tak naprawdę o krok od sukcesu, po prostu prowadzę wewnętrzną walkę ze sobą, mówiąc: Anka, stop! To nie jest ten moment, w którym możesz pomóc, możesz jedynie zaskoczyć. To jest tylko kwestia paru sekund, a zatem uczę się sama cierpliwości. Brak cierpliwości to niestety, ale rzecz, z którą walczę ciągle, ponieważ chciałabym wszystko na teraz, bo jestem takim typowym zadaniowcem. No ale właśnie, to jest znowu kwintesencja pracy z osobami dorosłymi, z osobami świadomymi. Uczymy się od siebie wzajemnie. Moi kursanci uczą mnie cierpliwości, dają mi niejednokrotnie lekcje w postaci chociażby takiej autorefleksji właśnie nad swoją pracą, a oni z kolei ode mnie dostają moje doświadczenie, moją wiedzę i tak naprawdę moją umiejętność po prostu bycia z nimi w tej podróży, zwanej nauką języka angielskiego. Jak szybko następują progresy? Czyli jak, jak szybko widzisz pierwsze jakieś tam mm, światełka w tunelu? Jest to kwestia indywidualna. Na przykład trzy tygodnie temu zaczęłam pracę z panią, bardzo wykształcona osoba, zajmująca naprawdę wysokie stanowisko. I tak naprawdę po trzeciej sesji mówi mi: No, teraz to już w ogóle stresu nie czuję. Przychodząc na te zajęcia, przychodzi raz w tygodniu. Inna pani, która przyszła z mniejszą znajomością języka, przychodziła dwa razy w tygodniu. W okolicach drugiego miesiąca mówi, o, już zaczynam mówić e, płynniej i nie zastanawiam się tak długo nad e, tym, jak dobrać słowa. Po prostu zaczynam mówić, a czy zrobię to dobrze, czy źle, to się poprawi. I to właśnie chodzi o ten luz. Stworzenie w swojej głowie tej przestrzeni, że tak umiem, potrafię. Może zrobię to niedoskonale, ale kto powiedział, że mam być doskonały w tym, w jaki sposób mówię? Mhm. Ja mam po prostu się skomunikować, mam zostać zrozumiana. To jest najważniejszy cel nauki języka. Natomiast w momencie, w którym wyczuwam, że czujemy się już ze sobą tak bezpiecznie, że mogę zacząć wejść, wchodzić w obręb korygowania błędów, wtedy zaczynam to robić. Ale tak długo, jak nie mam zbudowanej relacji, bezpiecznej relacji z moim kursantem. Absolutnie nie pozwalam sobie na poprawianie błędów, ponieważ to mogłoby spowodować tak naprawdę zastopowanie tego procesu, który tam się już gdzieś w głowie i w sercu tego kursanta zadzie. Czyli można powiedzieć, że taki tradycyjny sposób nauczania, właśnie zadaniowy, gdzie mamy dzisiaj, mówimy o tym, jak kupić bilet, tak jak powiedziałaś, tak? Kolejne zajęcia mamy o tym, jak zorganizować urodziny, jakie tam są elementy, balony i, i torty. To znaczy, że ten Twój styl nauczania, mówię Twój w kontekście tego coachingu, czyli dawania przestrzeni, nieoceniania, podążania za uczniem, jest lepszy w nauce? Myślę, że jest zdecydowanie bardziej skuteczny, ponieważ yy, wiemy doskonale z własnego doświadczenia, że nie chodzimy tam, gdzie nie czujemy się bezpiecznie. Nie chodzimy tam, gdzie podskórnie czujemy, że może nam się stać krzywda. Zatem, pierwszym etapem w coachingu językowym, który ja prowadzę, jest budowanie tej bezpiecznej relacji z moim kursantem. I wtedy możemy zacząć pracować rzeczywiście nad strukturami językowymi. Jeżeli mój kursant ufa w to, że ja potowarzyszę w tej drodze, która jest jedyna. I najlepsza właśnie dla niej, dla niego. Natomiast masz tam program, prawda, który sobie realizujesz, bo to też, żeby śledzić ten postęp, to musimy to słownictwo nasze poszerzać, nie, niejako. To przygotowując się do takich spotkań, to ty już wiesz, o czym będziecie mówić, czy to tak wynika naturalnie z dyskusji, a to może dzisiaj porozmawiamy o tym. E, tak naprawdę moja sesja podzielona jest właśnie na e, Trzy części. Pierwsza część jest to swobodna rozmowa, po, tym, żeby w, po to, żeby wprowadzić się w stan, w którym zaczynamy myśleć w języku angielskim. Drugą częścią sesji jest sesja właśnie bardziej sterowana, sterowana przeze mnie poprzez odpowiedni dobór materiałów. Pracuję w 90% na materiałach autentycznych: materiały wideo, artykuły, czy też po prostu pytania. Które sama tworzę na podstawie materiałów autentycznych. I trzeci etap, tak zwany Wrap Up, jest to etap, w którym daję feedback po zajęciach. Pytam się o to, w, jakich, w jakim nastroju kursant kończy, co uważa, że było dobre, co chciałby poprawić na następnej sesji. I tak naprawdę tutaj taki model kanapki sprawdza się najlepiej. Ponieważ w środku jest samo mięso, mm -hmm. natomiast e, e, na zewnątrz mamy to, co buduje relacje. Mówisz o, dużo o konwersacji, to gdzie jest ten element gramatyki, pisania, czytania ze zrozumieniem, tego czego nas uczą w szkołach? E, tutaj e, często stosuję model lekcji odwróconej, e, czyli e, zadaję jako pracę domową do przeczytania tekst, którym po prostu Później operujemy w trakcie zajęć. Tworzę do niego pytania, tworzę do niego zadania związane z leksyką i wybieram struktury gramatyczne, którymi się zajmiemy. I myślę, że to motywuje moich kursantów do tego, żeby nie tracić kontaktu z językiem między jedną sesją a drugą, a jednocześnie powoduje tak naprawdę wykształcenie przestrzeni w trakcie sesji do pracy nad tym, co najważniejsze. Czy w tych twoich spotkaniach ty stosujesz metody coachingowe na zasadzie tłumaczenia klientowi, klientce, co się w nim teraz dzieje? Czyli uspokajanie tego wewnętrznego krytyka, bo my też dużo do siebie mówimy i to w dużej mierze złych rzeczy. O Jezu, znowu to źle powiedziałam. Prawda? Obwiniamy siebie o te, o te błędy. To czy ty też wchodzisz mocno w psychikę tej osoby, żeby mogła właśnie mieć przestrzeń? Tak budujesz te relacje? Mocno nie powiedziałabym, żebym miała takie kompetencje, ponieważ tu bałabym się wejścia w rolę terapeuty, a terapeutą nie jestem. W związku z tym mogłabym wyrządzić komuś większą krzywdę pod płaszczykiem podawania pomocnej ręki. Ale to, co mogę zrobić dla mojego kursanta, to mogę odzwierciedlić uczucia, które w danej chwili przeżywa poprzez zadanie pytania. Czy dobrze mi się wydaje, że w tym momencie czuje pani, pan frustrację wynikającą z tego, że nie udało się powiedzieć tego zdania? Najczęściej dzieje się to w momencie, kiedy słyszę, it's difficult, to trudne. Nie, wtedy pracujemy nad zamianą komunikatu i mówię, not difficult, just challenging. <laughs> mm -hmm. Więc jeżeli zamieniamy sobie te komunikaty z trudny na stanowiący wyzwanie, Wtedy automatycznie pojawia się uśmiech na twarzy mojego kursanta i rzeczywiście ten stres odpływa. Pięknie. Przejdę teraz do ścieżki biznesowej, dlatego że ty to prowadzisz wszystko sama. To ty jesteś tutaj głównym motorem napędowym. Czy nie masz takiego przeświadczenia, że ty jako przedsiębiorca wiesz dokładnie najlepiej, jak zająć się twoimi podopiecznymi i przez to. Na razie nie chcesz, czy tam w ogóle nie masz w planach budowania zespołu, który mógłby właśnie stworzyć sobie takie, takie warunki albo współpracy, współprac bardziej, czyli na zasadzie właśnie jakiegoś, wie, jakiejś większej firmy. Myślę, że to jest ten moment, w którym na razie nie chciałabym o tym mówić, ponieważ pracuję tak naprawdę nad New Prospects od krótkiego czasu. Jeżeli chodzi o oficjalne wyjście z tą ofertą na rynek. Dlatego też chcę teraz przetestować wszystkie rozwiązania, które mam za nadrzęd. Natomiast nie ukrywam, że posiadając kompetencje trenerskie, chciałabym w przyszłości dzielić się również swoją filozofią prowadzenia firmy, prowadzenia sesji językowych z innymi, ale myślę, że to jest taki cel na przyszłość. I to, czego się nauczyłam, to to, że w życiu wszystko dzieje się w swoim tempie i w najlepszym momencie, właśnie dla mnie. Mm -hmm. A jak pracujesz nad sobą dzisiaj, żeby być taką osobą pewną siebie, żeby walczyć z lękiem, żeby być na bieżąco z tematami, które dotyczą każdego z przedsiębiorców? E, doszłam na pewno do jednego wniosku, że e, każdy z nas ma pewną granicę, Powiem kolokwialnie, grzebania w sobie. W związku z tym teraz pracuję tylko i wyłącznie nad utrzymaniem tego mindsetu i właśnie rozwijaniem siebie jako przedsiębiorczyni. Jak pracuję nad tym? W różnego rodzaju kursach, w sesjach mastermindowych. Spotykam się ze wspaniałymi przedsiębiorczyniami ze Szczecina, ponieważ to jest. Mój obszar działania, jeżeli chodzi o działanie lokalne, poza zajęciami online, które również prowadzę i tak naprawdę żadna przestrzeń mnie w tym nie ogranicza. Więc głównie spotykam się z ludźmi, wymieniam swoje doświadczenia, czerpię od nich i daję im wszystko to, co w sobie mam najlepsze. Mm -hmm. Planujesz też wypuścić kurs językowy online? To w takim układzie, jakie to ma przełożenie na efektywność nauki języka angielskiego? Jakie kursy online? Owe. Jeżeli chodzi o kurs online, jest on zdecydowanie dobry dla tych osób, które jeszcze nie czują się na siłach, aby inwestować swój czas w sesję fizycznie z coachem językowym, a zatem potrzebują wybadać teren. Ja doskonale rozumiem takie osoby, ponieważ sama przeszłam taki etap, Badania różnych możliwości właśnie poprzez kursy online. I wtedy też ja myślę, że mam najlepszy moment do tego, aby pokazać potencjalnemu przyszłemu kursantowi, w jaki sposób może pracować z językiem, w jaki sposób może zmienić swoje myślenie o języku. I jeżeli to jest właśnie ta filozofia, która jest zbieżna z potrzebami kursanta. Wtedy mogę go zaprosić właśnie na zajęcia e, albo indywidualne, albo grupowe, ale już ze mną e, w czasie rzeczywistym. A co powiesz na pozostałe kursy online? Owe? No bo pewnie śledzisz rynek, śledzisz swoją konkurencję. Jest mnóstwo kursów językowych, typu jakieś tam fisz, tak, fiszki są jakieś, albo e, naucz się języka w trzy miesiące. Nawet słyszałam, że są takie słuchawki, które zakładasz na noc. I że rano się budzisz i umiesz język, nie? I jak do tego podchodzisz? W moim biznesie najważniejsza jest etyka i mówienie prawdy. Nigdy nie sprzedam komuś e, informacji, że nauczę go języka w miesiąc. Oczywiście, pewnie gdybym e, mieszkała z tą osobą przez miesiąc, mówiłabym z nią tylko i wyłącznie w języku angielskim 24 godziny na dobę, to mogłoby się to zadzieć. Ale jaki jest sens sprzedawania komuś marzenia, którego nie umie zamienić na cel? W New Prospects marzenia zamieniamy w cele, ponieważ tylko cele jesteśmy w stanie zrealizować i do nich mamy motywację, a marzenia zawsze zostają ułudne. Więc jeżeli ktoś chce sprzedawać ludziom marzenia, to ok, ale ja do tego nie przyłożę ręki, ponieważ na to nie pozwala mi po prostu mój system etyczny i moralny. Mhm. Dzięki. A mówisz dużo też o myśleniu o języku. To jakie mamy my myślenie o języku? Mówię tutaj o osobach, które dopiero się tego uczą, versus o osobach, które już potrafią w nim mówić. Osoby, które uczą się języka, zaczynają się uczyć języka, bardzo często mają nierealistyczną wizję siebie, mówiącej mówiącego w języku obcym. A mianowicie stawiają sobie cel Chcę mówić w języku obcym, tak jak mówię po polsku. No i wtedy przychodzi ten moment spotkania ze mną, i ja mówię wtedy: No dobrze, czy to jest cel, czy to jest marzenie? No i po chwili rozmowy okazuje się, że to jest jednak marzenie. Pytam się, do czego to marzenie ma doprowadzić. Po chwili rozmowy dochodzimy wspólnie do wniosku, a tak naprawdę jest to wniosek, oczywiście, kursanta, no do większej frustracji to po co do mnie przychodzisz, żeby się frustrować, czy żeby odpuścić i po prostu zacząć y, pracę nad swoim językiem w takim tempie, w jakim możesz, y, z takim potencjałem, jaki masz. No tak, zdecydowanie jest to dla mnie lepsze rozwiązanie. Natomiast z osobami, które już potrafią mówić, tam tak naprawdę y, możemy skupić się typowo zadaniowo y, Szczególnie właśnie w nauczaniu business English i jedziesz na targi międzynarodowe, ok, to porozmawiajmy, stwórzmy takie sytuacje, które mogą ci się przydarzyć podczas tych targów międzynarodowych. Ja wyposażę cię w niezbędne kompetencje, a ty przyćwiczysz jakieś symulowane sytuacje, które na 90% tam ci się przydadzą i ich doświadczysz. Więc myślę, że to jest taka główna różnica. Że osoby, które dopiero zaczynają się uczyć, to osoby, które tak naprawdę w sposób nieuświadomiony chcą spotęgować swoje frustracje, które wiążą się z tym, że język obcy jest jednak obcy. A ja im mówię, że to jest tylko nazwa, ponieważ wiele z tych struktur i wiele z, tej, z tego zakresu leksykalnego ty już nosisz w swojej głowie. A ja jestem po to, żeby ci uświadomić, w którym miejscu one są pochowane. Mhm. Fajnie też, że mówisz dużo o tym perfekcjonizmie, żeby ten, ten, ten suwak taki perfekcjonizmu nieco dać na 80% i te pozostałe 20% dać sobie po prostu na odpoczynek, na ten zasób, który już mamy, żeby... Bo właśnie ta frustracja rodzi się w momencie, kiedy ten suwak chcemy na maksa, a jeszcze, albo, albo jeszcze więcej przesunąć, prawda? I u ciebie było chyba tak samo, czy ty też co chwilę musisz chyba tym subakiem tam przesuwać w lewo, żeby, żeby się też nie wypalić. Bo, bo pytanie, czy tobie grozi, albo czy miałaś taki, taki moment w swoim życiu, mówię o języku angielskim, gdzie czułaś wypalenie? Myślę, że tak. W momencie, w którym pracowałam na etacie, udzielałam korepetycji, no były dni, gdzie pracowałam między 12 a 14 godzin. I myślę, że oczywiście nie jest diagnozowane, ale na podstawie swojej wiedzy, jaką posiadam na temat wypalania zawodowego, miałam takie okresy, ale jednak jestem osobą o bardzo silnej takiej woli przeżycia. Zawsze byłam typem fajterki, w związku z tym umiałam sobie to jakoś rekompensować. Kocham podróże, w związku z tym w każdym takim momencie, w którym czułam, że nie miałam już siły, Wtedy spełniałam sobie swoje marzenie podróżnicze. Na przykład pojechałam na wrzosowiska do Yorkshire, gdzie marzyłam o tym, żeby odbyć wewnętrzną rozmowę z ukochanymi autorkami e, wichrowych wzgórz, Jane Eyre. E, pojechałam w miejsce, gdzie ziemia styka się z niebem i gdzie możesz tego realnie dotknąć. I to było właśnie na wrzosowiska jako jajowce. <grym> Ale właśnie to mi daje siłę do tego, żeby cały czas być właśnie w biegu, ale też umieć zwolnić wtedy, kiedy zaczyna się robić niebezpiecznie. Super. Jakie dałabyś rady osobom, które potrafią, czy które chcą może zdiagnozować u siebie potrzebę mówienia po angielsku? Pierwsza rzecz, e, którą obserwuję u swoich kursantów, to to, kiedy opowiadają mi, ja dla samochodem i zastanawiam się, jakbym nazwała tę rzecz. Mhm. Albo słyszę w radio e, jakiś fragment wypowiedzi i bardzo chciałabym e, wyłapać sens tej wypowiedzi. E, a zatem otaczaj się językiem, nawet jeżeli go jeszcze nie potrafisz w taki sposób, który pozwala ci na to, żeby zrozumieć 100% wypowiedzi ale ciesz się z tego, że na początku wyłapujesz pojedyncze słowa, gdy czytasz szyld, to rozumiesz, co to znaczy, a potem dokładaj do tego coraz więcej, coraz więcej i coraz więcej, aż w którymś momencie dojdziesz do tej magicznej stówki i uczucie, które wtedy zaliczysz, to jest uczucie nie do opisania. Mhm. A nie zauważasz jeszcze, że więcej osób rozumie język angielski, niż go stosuje? Ależ oczywiście! I wtedy potrzebna jestem ja. Okej, okay. właśnie, żeby prowadzić rozmowy. Czyli dać sobie przestrzeń, wtedy musimy na to, czy to są nasze te blokady wewnętrzne, no bo też dużo osób mówi, a no my dlatego tak mamy, bo to nie jest nasz ojczysty język. No chyba nie, chyba to nie, nie wynika z tego. Nie, blokady biorą się z tego, że po prostu masz takie, a nie inne, bardzo nierealistyczne e, pojęcie o sobie i o swoich możliwościach. Pamiętać trzeba jedno, tak, nie jesteśmy native'ami i niejednokrotnie, gdy zapytamy o coś native, on też nie umie na to odpowiedzieć. Zatem my mamy się tym frustrować? No przecież to jest y, rzecz zupełnie nam niepotrzebna. Zawsze pamiętajmy o jednym: nawet jak jedziemy y, gdzieś w Polskę, na przykład ja wczoraj jadąc z pociągu, usłyszałam ludzi ze Śląska, którzy rzeczywiście mówili inaczej, piękne doświadczenie. Podaj. Tak, tak. Ja nie umiem tak zdecydowanie powiedzieć, ale piękne doświadczenie. I od razu naszła mnie taka refleksja. Muszę o tym powiedzieć swoim kursantom, że w trakcie podróży pociągiem do Katowic słyszałam ludzi mówiących po polsku, a jednak inaczej. Czy to y, jest wyznacznik tego, że mielibyśmy się jakkolwiek inaczej oceniać? Nie. Wszyscy jesteśmy Polakami, ale są też ludzie, którzy są jednocześnie Ślązakami, i to jest właśnie piękne. Piękna metafora, która. Bezpośrednio przekłada się właśnie na nauczanie języka angielskiego. Nie musisz brzmieć jak Anglik, nie musisz brzmieć jak król angielski, a możesz mówić, możesz zostać zrozumiany i możesz przeprowadzić wiele pięknych rozmów, chwytających ze serca. I zobacz, ile można w życiu więcej zgarnąć dla siebie. Opowiadasz o, o, o podróżach. Przecież mnóstwo osób tutaj na, na kanale uwielbia podróżować, ma na to środki, a gdzieś ten język jest dla, zawsze dla nich blokadą i albo wyręczają się dziećmi, tak. <laughs> powiedzmy idź tam, zamów coś tam, albo one beer i ty tyle, na tym się kończy. Natomiast y, danie sobie takiego, mm, takiego, można powiedzieć, takiej przestrzeni powoduje, że nagle czujemy, że możemy coś nowego poznać w życiu, że, może, że jesteśmy wystarczający, to jest moje ulubione w ogóle zdanie, jestem wystarczający, że, że nie musimy być właśnie native'ami, żeby się z kimś porozumiewać, że wystarczy, że znam to na poziomie komunikacyjnym i jest też ok. No więc masz bardzo piękną misję, na pewno i tutaj podlinkuję oczywiście do ciebie wszystkie namiary. Czy chciałabyś jeszcze coś dodać do, do tej swojej wypowiedzi? Myślę, że na koniec to, co chciałabym powiedzieć wszystkim, którzy będą mieli przestrzeń na to, aby nas posłuchać, obejrzeć, to to, że każda decyzja zaczyna się od ciebie. Mhm. I jaka to będzie decyzja, też zależy od ciebie. Więc szukaj kogoś, kto jest w stanie ciebie wzmocnić w drodze do realizacji twoich celów, ale nie szukaj kogoś, kto sprzedaje ci złote rady. Szukaj kogoś, kto po prostu będzie Ci towarzyszem. I tym miłym akcentem słuchajcie wszystkiego, co najlepsze dla Was. No i wszystkiego, co najlepsze dla Ciebie. Nie dziękuję. Dziękuję. Wszystkiego dobrego.